Trzeba uatrakcyjniać te warunki służby w stosunku do rynku cywilnego. Podwyżki już były, tak? To jest ważny element, 20-procentowe podwyżki, bo one wynagrodzenia, uposażenia w przypadku policji, no tak jak w przypadku każdego z nas, to jest ważny element też podejmowania decyzji o wyborze ścieżki zawodowej. Więc to tak, będziemy też zmieniać same warunki służby. No, to upartyjnienie, o którym mówiłem, powodowało, że wprowadzono patologię do awansów. Tak? Będziemy starali się przywrócić w miarę obiektywne, czy jak najbardziej obiektywne warunki, przesłanki do awansu zawodowego. Będziemy chcieli, żeby ścieżka rozwoju kariery zawodowej zależała przede wszystkim, no nie ma rozwiązań idealnych, ale będziemy chcieli, żeby zależała przede wszystkim od wiedzy, zaangażowania policjantów.